Trzy, cztery. Trzy, dwa. Trzy, cztery. Co ty mówisz? Dzień dobry. Zaczynamy dzień. Jak zwykle mam dużo do roboty, bo nie byłabym sobą, gdybym nie miała mało do roboty. Oczywiście nitka latek, tylko zaczynam nagrywać, więc to jest całkowicie normalne. Jedziemy. Dzisiaj na śniadanie same pyszności. To jest pudding chia z jogurtem, z musem z mango i z płatkami jaglanymi. Pycha. Dla mnie i dla Patryka. Hej guys, jesteśmy właśnie w pociągu i jedziemy do Warszawy na charytatywny trening, który odbędzie się dzisiaj. Pierwszy raz jadę tak, że ten sam dzień robię trening, ponieważ mam jeden dzień przerwy, więc trochę na spontanie, ale myślę, że będzie fajnie. Cały koszt treningu zostanie przeznaczony na zwierzaki ze schroniska dla koty i psy, więc super w ogóle sprawa. Cieszę się, że wzięłam w tym udział. Jedziemy. Cały weekend tak naprawdę spędziłam w Warszawie i w Łodzi. Najpierw organizując trening charytatywny razem z fundacją Nasze Zoo w City Fit Targówek, tak, tam był trening. Można było wylicytować bilety. Bilety były od kwoty 10 zł w górę i każdy mógł dać tyle, ile chciał, żeby wywalczyć sobie miejsce na treningu. A jednocześnie cała kwota biletów przeszła na bezdomne psiaki i kociaki, więc myślę, że to jest super sprawa i bardzo chętnie zrobiłabym jeszcze jeden taki trening charytatywny, bo fajnie jest pomagać innym. Jesteśmy już w hotelu i szykuję się do treningu. Przygotowałam strój i zorientowałam się, że będę całkowicie różową landryną. Zaraz Wam pokażę. Okej, więc będzie na różowo. Mam t-shirt z Nike'a, taki top z Reebooka i takie kolorowe, różowo, czarne, granatowe, różowo-granatowe leginsy z Paolo Conerti. Możecie sobie zerknąć na tą firmę, tak to się pisze, bo nie mają tanie, a dobre bardzo i bardzo ładne leginsy. Często mnie to pytacie, gdzie kupić jakąś sportową odzież dobrej jakości w nie za dużej cenie. I oprócz tego czarne Asicsy. O, takie właśnie. Nowe w ogóle, więc będą miały chrzest tak naprawdę. To ubieramy się, szykujemy się i trening. Trzy, cztery. Co ty mówisz? Trening był super. Spotkanie z czytelniczkami było mega super, ponieważ fajnie jest spotkać Was na żywo i fajnie jest zobaczyć te uśmiechnięte buzie, więc to było ekstra. Możecie mieć pretensje, że nic nie było na fejsie o tym. Boże, że nic nie było na YouTubie o tym, że jest trening. Ale w takim razie musicie zacząć śledzić mojego Facebooka, bo tam wrzucam. Patrzcie, jak ona wsiadła dupą do mnie. Ale ty szanujesz tych moich widzów, wiesz? Dobra, w każdym razie to co mówiłam. Aha, że musicie śledzić mojego Facebooka i mój Instagram, bo tam jest wszystko zawsze na bieżąco, ja o wszystkim tam informuję. Facebook to jest po prostu codziennie fit, a Instagram codziennie myślnik na dole i fit. Okej, dobra, no to mamy załatwione. Widzę Was tam, będzie fajnie. Jesteśmy już po treningu, jestem po prostu padnięta. Było super, bardzo, bardzo fajnie. Wymęczyłam trochę dziewczyny, ale myślę, że mi się podobało, zresztą mogliście to zobaczyć. A teraz szybko prysznic i spać, bo jutro sesja zdjęciowa do książki, już ją robiłam, ale dogrywam jeszcze plener, bo jak pamiętacie z poprzedniego vloga zaczął padać wtedy śnieg, więc przełożyliśmy tą sesję na za miesiąc i już teraz jestem za miesiąc. Więc jutro idziemy robić zdjęcia. No, to co? Robimy właśnie ostatnie zdjęcia już do książki, tym razem w plenerze. I jestem z Agatą, która robi świetne zdjęcia. Hejka! Polecam wszystkim, jakbyście chcieli mieć fajne zdjęcia, to wejdźcie na fanpage'a Fotografia dla Biznesu. Bo Agata jest naprawdę dobra w tym, co robi. I zresztą zobaczycie w książce, bo zdjęcia są super. I po sesji, tak naprawdę od razu,
jakieś pół godziny później wsiedliśmy w pociąg do Łodzi. Jesteśmy właśnie w Łodzi. Przyjechałam do mojej przyjaciółki Moniki z doktorlifestyle.pl i połączenie było mega szybkie, bo jechaliśmy tylko godzinę 30 i idziemy teraz na spotkanie. Tylko ja też brałam udział w jej webinarze, nie wiem jak to dokładnie się mówi, chodzi ogólnie o live dla uczestniczek jej kursu, ponieważ Monika właśnie prowadzi w tym momencie kurs. Niestety nie można go już kupić, no bo jest w tym momencie, ale na pewno będą kolejne edycje, więc powinniście śledzić sobie Monikę, bo ona jest świetnym dietetykiem i prowadzi właśnie kurs korepetycji z odchudzania, na którym uczy dobrego jedzenia, uczy tego jak schudnąć na stałe i że tak, żeby to nie była katorga, więc serdecznie ją polecam. W każdym razie byłam właśnie u Moniki też w tym celu, więc zrobiłyśmy live'a, który trwał 1,5 godziny, tylko dla osób, które właśnie wykupiły kurs. Live był na temat treningu fitness w domu, bo na tym ja się z kolei znam, więc opowiadałam trochę, odpowiadałam też dziewczynom na pytania, było bardzo dużo pytań w ogóle, więc całkiem intensywne było te 1,5 godziny. Dla formalności się przedstawimy, ja jestem tą, która od 2 tygodni próbuje prać Wam mózgi i zmieniać podejście do zdrowego stylu życia, a obok mnie jest Marta, którą wszystkie zapewne dobrze znacie z bloga www.codziennie.fit. Marta, powiedz coś o sobie i dlaczego tutaj dzisiaj jesteś w charakterze eksperta od treningu fitness? No więc hejka, jestem Marta i jak już mówiła Monika, prowadzę bloga codziennyfit.pl, ale jestem też trenerem personalnym, instruktorem fitness, więc Monika zaprosiła mnie, żebym pomogła Wam w tematach związanych z treningiem w domu, treningiem fitness dokładnie w domu i jakichś takich zagadnieniach, do których co możecie mieć jakieś wątpliwości, więc myślę, że będzie fajnie. A potem jak już skończyłyśmy tego live'a, no to spędziłyśmy czas razem. Ja bardzo w ogóle Monikę lubię. Co zresztą widać było chyba na tym live, bo cały czas się do Ciebie uśmiechałyśmy. Więc strasznie miło spędziłam czas z nią i z jej chłopakiem Łukaszem, no i oczywiście z moim Patrykiem, więc byliśmy w czwórkę. I było naprawdę, naprawdę super i mam... O Jezus, nitka mnie ogryzła stopę. Jeszcze mnie ogryzła. A Ty jesteś. No, ugryzłam przed chwilą stopę, ale okej, może to było z miłości, mam nadzieję. W każdym razie świetnie spędziłam czas. I teraz powrót do rzeczywistości. Wróciliśmy już do Wrocławia, mam dużo rzeczy do zrobienia, bo jeśli cały czas coś robię, jakieś kursy albo wyjazdy weekendowe, no to potem tak się to kończy, że potem nadrabiam. Co robi? Patrzcie, co ona robi. Co robisz? Hej! Dobra. I to chyba wszystko. To był pracowity, nie mogę z nich. To był pracowity weekend. Nie muszę się dostać. Nitka, tam nie wolno wchodzić. Wiesz? To był pracowity weekend i w ogóle ten vlog też jest takim powrotem na kanał. Przez jakiś czas nie było filmów, ale było to spowodowane pewnymi problemami, które już są za nami. Także mam nadzieję, że to już dawno i nieprawda i teraz już będzie z powrotem dobrze. I co? To chyba wszystko. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie oczywiście kanał. Jeśli chcecie oglądać Nitkę, to też subskrybujcie kanał. Kiedyś się tam dostanie może. Ale zaatakowało Cię to? Masakra. Nie można się czuć bezpiecznie we własnym domu, nie Nitka? Czekajcie, pomogę jej jeszcze wejść na to zakończenie. Nie powinna tam wchodzić, tam są papiery. Idź, zrób porządek z pitami. A już nie chcesz, spoko. No idź, tu. Okej, więc tym miłym kocim akcentem, a właściwie kocią dupą, kończymy ten odcinek vloga. To co? Hejka!